Kurde, dobra, obejrzmy to. Spartiatics! Yeah, boy! Intro, Disney Channel. Cześć, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę spędzała dzień według alfabetu. Do każdej litery przypisałam jedną aktywność, którą właśnie w dzisiejszym dniu wykonam. A jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to oczywiście stawiajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i żeby nic nie ominęło. Ekipowiczom już dzwonią budziki, a ja już zaczynam swój dzień, który właśnie rozpocznie się od litery A, czyli aportowanie razem z chmurką. To nie jest Twoja aktywność, skam! Chmurka najchętniej poszłaby spać, ale pierwszą aktywnością jest aportowanie. Siema, Felezaur! Uwielbia, także jak ją zachęcić do zabawy? Po prostu przysmaczkiem. Mam przysmaczki dla chmurki, które ona uwielbia. O, siema krokiet. Proszę bardzo. No tak, siad, leżeć. Tak. I teraz właśnie takie przysmaczki zachęcą ją do aportowania. White Pepo Happy. Basen. Jak wiecie, od 2 miesięcy nie mogłam jeszcze chodzić na basen i teraz Boba. Jest odpowiedni moment, w którym wreszcie mogę się na niego wybrać. Jestem już 2 miesiące po operacji, więc się bardzo cieszę. Szczególnie, że czekałam z moimi strojami Versa Store właśnie na ten moment i już teraz mogę ubrać sobie strój, który już jest dostępny na stronie Versa Store. A, to dlatego ta aktywność. Na basen. Ale cisza i spokój. Jest teraz godzina około godziny 10, więc jeszcze domownicy śpią. Ja się nie mogę doczekać, aż tutaj już skoczę. Kamerzysta. Pytałam oczywiście lekarza, już wszystko mogę, już mogę chodzić na basen, mogę już chodzić. To jest tylko stanika pooperacyjnego, więc to jest super. Kochani, jeżeli chodzi o strój i o ręcznik, kamerzysta Boba, również jest dostępny na wersow.com, to więcej szczegółów znajdziecie na naszym Instagramie sklepu, do którego Was przekierowuję i tam więcej informacji o cenach, o jakości, o rozmiarach, wymiarach i tak dalej. Ja się bardzo cieszę, bo czuję się super. Długo pracowaliśmy właśnie na tym, żeby móc zadrukować stroje i żeby wszystko ze sobą było spójne i w kolorze beżowym. Sztuczny cycę sadgę? Ale dobrze to wygląda. Ale ja nie widziałem jej, jak miała tamte. Szczerze nie pamiętam, jak wyglądała, jak nie miała tej operacji. Ale chodzi mi bardziej o to w takim stroju, jak wyglądała. Tak, to nie wiem. Basen zaliczony. Polecam wszystkim. Jezu, jak fajnie było wrócić na basen. Co jak czesanie? Zawsze jak mam loczki, to jest mój patent, żeby nie wyglądało. Co jak czesanie? Bardzo sztucznie, jak takie czasami się robiło. Jest dobrze. Rozczesuję. Aktywność jest robiona dziś. Żeby miały więcej objętości, przez co wydaje się, że się ma troszeczkę więcej włosów. Ostatni, jak zauważyliście, bardzo często właśnie kręcę sobie włosy, bo tak czuję się naprawdę dobrze. Przy wymyślaniu tego pomysłu inspirowałam się pomysłem Karola, który spędzał dzień właśnie w kolejności alfabetycznej. Ja nie spędzam dnia w kolejności alfabetycznej, a przyporządkowałam sobie do każdej literki z alfabetu daną czynność. Jak dłubanie w nosie? Właśnie w dniu dzisiejszym. A do literki D przypisane mam dzwonienie do widza, więc dzisiaj zrobię jakąś niespodziankę i po prostu do niego zadzwonię. Co mam tu się odpieprza? Po prostu do kogoś się przyzwyczaić. D jak dzwonienie. Okej. Okay. Cześć, z tej strony Weronika Verso. Cześć. Cześć, bardzo mi miło. Właśnie ty zostałaś wybrana do rozmowy ze mną. Mam nadzieję, że się cieszysz. Chodź dawaj, trochę. Zrób sajonę dla Verso. Bardzo mi miło. Masz zrób sajonę dla Verso. Możesz o coś podpytać, o cokolwiek chcesz. Możesz jakieś najgorsze pytanie zadać. Chciałam się ogólnie zapytać, jak sobie radzisz z tym wszechobecnym hejtem? No bo jednak jest to gdzieś tam widoczne. Przecież to była prawdziwa widzka? Czy może ustawione? Podobać, więc
Myślę, że to jest takie kluczowe dla mnie. Jasne, wiesz co? Ja często się wypowiadam na temat tego, jak sobie radzić z hejtem i też edukuję inne osoby, bo wiem, że właśnie ja z tym hejtem mam całkiem sporo do czynienia. Emotka powinna być użyta. To, żeby nie emanować tej negatywnej energii, tylko przekuwać ją w tą pozytywną. Więc ja staram się nie przejmować tym hejtem, bo gdybym się przejmowała i załamywała się w sobie, nie miałabym okazji do realizowania swoich marzeń, czy żeby po prostu spoko, być w tym miejscu, w którym jestem teraz. Ja wiem, że jestem mimo wszystko silną osobą i to też ze sprawą moich bliskich, którzy cały czas mnie wspierają. Kim dla ciebie jest hejter? To jest po prostu taka osoba zakompleksiona, która bardziej interesuje się życiem drugiego człowieka, jest zazdrosna. Ty, ale w sumie dokładnie. Taki vice versa też się pewnie bardziej interesuje życiem versa, tylko po prostu jej nie wyzywa. Tylko ogląda z zaciekawieniem. Więc no, po prostu nie wyzywa. Dla mnie tak samo, hejter to jest po prostu osoba nieszczęśliwa, żyje życiem innych, ponieważ swoje po prostu nie jest dla niego zbyt interesujące. I dlatego też fajnie jest rozróżniać tą opinię hejtera, a tak naprawdę osoby, która chce dla ciebie dobrze i po prostu, która napisze konstruktywny komentarz, ponieważ ten hejter wszystko zrobi nie, po to, Patryk, żeby po prostu na razie nie patrz. Utrudnić, unieszczęśliwić i tak dalej, i tak dalej. A osoba, która pisze konstruktywny komentarz, po prostu chce wpłynąć jakoś na ciebie, żebyś była jeszcze lepsza. W ogóle jestem z Krakowa, więc też miałam okazję cię spotkać. O, serio? Super. Tak, w Serenadzie na przykład też wiem, do jakich lumpeksów chodzisz nagrywać odcinki, więc. No to ekstra. Za jakiś czas tam wpadam, ale niestety nie mam takiego szczęścia. Ty ile masz lat? Jak Warsaw podkłada ubrania. Super, to jeszcze całe życie to nikt nie tobą. Ma takiego ja farta mówię, jak ona. 25, już żart, żart. Te najgorsze na pewno wybory, tak nie robi. Się zastanawia, co robić ze swoim życiem i w ogóle. Nie no, oczywiście żartuję poniekąd, bo wiadomo, że jestem trochę prawdy, ale jednak ja się dalej czuję super młodo. Ile ma lat Warsaw? Bo nie słyszałem. 4 dychy powiedziała? A 25. Dobra. Dzięki! Staszka, witam, Łukasz, już się ma. Także bardzo dziękuję, że dzięki! Ja również ci dziękuję też za to, że i śledzisz mój profil, i że jesteś zaangażowana, i że w ogóle też chciałaś. I życzę ci miłego dnia i trzymam kciuki za dalsze marzenia i działania. Kolejna literka, czyli ale E. Mio Warsaw. Na E wybrałam edukację. I edukację, którą również wy możecie sobie tak rozpocząć w domu. Jakiś czas temu ściągnęłam sobie aplikację do uczenia się języka. Proszę, nie mów, że to jest reklama. Nie, to nie reklama. Aplikacji. Ja zachęcam was serdecznie, żebyście mogli założyć sobie tam konto i właśnie ćwiczyć sobie systematycznie naukę języka angielskiego. Już Karol o tym właśnie często mówił, że jemu ta aplikacja bardzo pomogła i nawet jak w tym roku byliśmy w Stanach w zeszłym miesiącu, zdecydowanie lepiej dogadywał się z lokalsami i o wiele pewniej czuł się właśnie mówiąc w języku angielskim. At the moment I work. At the moment I work. Ten dźwięk jest taki super satysfakcjonujący. The cat walks over my child skirt. Dobra robota. Jeśli... Błędnie. No i spieprzone. Codziennie możecie sobie właśnie wykonać taki teścik lub właśnie edukować się w takiej aplikacji i to jest naprawdę bardzo pomocne. Kurwa, dawno nie robiła fikołu. Ciekawe, ile razy tu się chmurka. Co ona robi? Albo Leoś. Ech jak fikołek, czas na gotowanie. Gotować. Ja pierdziel. Uwaga. Jajeczka, paróweczki. Zrobimy śniadanko. Ty, parówki we flaku włożyła do gotowania, czemu? Ty tak się robi? Co ona odpieprza? Ty, przecież to jest plastikowe, w dupę już miała raka za rok. Ja już, znaczy... Nieważne. Ale nie dobrze, co ona odpieprza? To ma prawie milion wyświetleń, kto to ogląda. To nie jest ważne, ważne jest hype. A nie kto to ogląda, uspokój się. Okej, śniadanko zrobione. Ugotowałam serio jajka ty? I ugotowałam parówki, więc gotowanie. Ale we flaku. Zajczone, ale teraz czas na jedzonko. Czekam jeszcze na Karola. No i ok. Czemu to jest w dupę w tym plastiku, ty?
co tak gotuje? To już ona pokazała, że nigdy nie gotowała, to jest skam. Przyszedł kucharz i jej ugotował, jak nic. Zrobiłam też jedzenie dla Ady i dla Dawida, żeby też sobie mogli coś zjeść, a później lecimy już. Ja je ze skorup nie wyjęła nawet. Kolejne literki. Ha, jak hulajnoga, ale z hulajnogą mam już złe doświadczenie. Więc stwierdziłam, że wolę uniknąć hulajnogę i będę handlowała. Handel wymienny się to nazywa, idę do ekipowiczów i zobaczymy, kto ode mnie będzie chciał coś przehandlować. A chodzi mi tutaj o zdrabki, może wygrają jakąś większą sumę, zobaczymy. Przyszłam coś przehandlować. Chcesz ode mnie kupić zdrabkę za 5 groszy? Widziałam, że miałeś dużo groszy. No, nie mam żeby groszy, ale ile masz tych zdrabek? Mogę ci, jakąkolwiek chcesz, mogę ci sprzedać za 10 groszy. Do 9 groszy. Ma, nie, co za handel w dupa? Skam. To sobie 4. Możesz sobie wybrać 3. Daj 40 groszy za 4? No dobra, 4 może być. To raz. No ale fajny piesek. Początkowa cena. Ty, to jak... mają dwa psy. Myślałem, że mają jednego. Znacie za zdrabka. Zaczyna się od grosza. White Pepo Happy. Dobra, panowie, podzielmy się. Każdy po groszu. Nie w pierwszy. Mini Majka? Zdrabka się wygrywa, to ja dam złotówkę. A po chuj! No to 10 groszy. Ktoś przebije? Nie, nie. Nie. Kurde! No ja biorę bejka, wiadomo, siódemeczka. Co masz sprawdzić? Zadykę masz? Łapie, to piątaka. Nie, zbytnio mi się ten handel nie opłaca, jeszcze mam daj pieniądze. Werka, oskamowałaś mnie na 20 groszy. To się nazywa dobry handel. Ja wygrałem. Serio? Tak. O, super. Ja chyba zdrapałem tą siódemkę, co wygrałem. Ale 7 jest, nie? O, tak. I 5 zł w kieszeni. A nie, bo wygrałem 2 razy. Serio? Tak jest. Ej, zajebiście. No i dziękuję, to tu się jeszcze coś zdrapie. Widzisz, ten handel wam się opłaca, nie? Nie wiem, co to jest. Nie, taki handel to mi się opłacał. Komu się opłaca? Dycha! Komu się opłaca? Lotto sponsoruje? Ja już nie wiem, to jest tylu sponsorów, chłopie, szoluj. Musimy się pożyczkę od kogoś zdrać. W kredo, w kredo. Dawaj, mogę na raty? Pani, zaraz wybieram się do biura, więc poinformuję o tym Wąkiego. Chcę go informować. O, jak oddychanie. Tak, informuję cię o moim spóźnieniu. Wiesz co, mnie nie będzie raczej, bo ja musiałem pojechać teraz auto zawieźć do mechanika. Dobra, dobra, dobra. Okej, dobra. Dobrze, dobrze. Okay, jak mąkę. Dobra. No hej, Zisa, robię mąkę. Ja cię informuję, 24 godziny. Za około 25 minut w biurze. Git? Dobra i... Dobra, dobra, widzimy się w biurze. Pa, pa, buziaki. Ka jak kupowanie. Kupuję lody. Jeszcze lody ekipy wzięłam z domu. Zobaczymy, może Zisa się poczęstuje, bo jest dzisiaj naprawdę gigantyczny pał. Oho, oho, jaki tutaj porządek. No, nieźle. Przyniosłam ci lody jeszcze. Byłam w sklepie, kupiłam lody. Proszę bardzo. Lody ekipy również. Proszę bardzo. Tak myślałam, że wybierzesz lody ekipy, więc wzięłam je specjalnie z domu. Lody? Lizać lody. L jak lizanie. Napiszcie koniecznie w komentarzu, jaki jest wasz ulubiony smak lodów na lato. Powoli nowa kolekcja się tutaj pojawia. Są już stroje, są już ręczniki przyszły, więc powoli wszystko będzie. Mój ulubiony smak lodów. Jak wy to oglądacie, to już część. Oj, jest dostępna, także serdecznie was zapraszam. Nie. A ja jeszcze przymierzę sobie ciężko. Klapki, ponieważ przyszły do nas klapki. Przymierzanie? Są właśnie takie czarne. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Zaraz Sparta, zobacz ten film, to jest złoto. Dziękuję bardzo, zaraz zobaczę. I co jest ważną informacją też dla was, klapki kupujcie sobie o rozmiar większy. No, 37 są idealne, zobaczcie. Przymierzę jeszcze 36, żeby wam porównać. I 36 są takie, że są dobre, ale jednak no, ta pięta troszeczkę może wystawać, więc 37 będą już idealne. Też nie chciałam mieć klapki u siebie w sklepie i naprawdę bardzo długo patrzyliśmy, która firma nam to zrobi i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o produkcję i wszystkie informacje, tak jak mówiłam wam wcześniej, to odsyłam was na Instagram sklepu, no i oczywiście na stronę. Pani, jeżeli macie jakieś do mnie pytanka, to dawaj. Uważaj na N! O kurde, mi przestraszyłeś. Nie, to jest tylko nagrywanie. Tutaj chętnie, nie? Odpowiem. Nagrywam właśnie Insta Stories. Lubię bardzo odpowiadać na pytania i właśnie dzisiaj moja obserwatorka mi o tym przypomniała, że w sumie fajnie jest podpowiadać sobie czasami i tak do was pogadać trochę więcej, więc stwierdziłam, że zrobię małe Q&A. A moje imię. Jak? W następnym odcinku mówisz, to jest rutyna, że zawsze wieczorem gada na Q&A. Ale skam wykryty! Nie, dobra, reportuję to za kłamstwo, serio, reportujemy ten filmik, to nie wyrobię. Instagram. Ja już mam zasadę, że zawsze do swoich Insta Stories dodaję napisy po to, żeby moi widzowie mogli nawet
nie słysząc, wiedzieć, co się u mnie dzieje i jest to dla nich duże ułatwienie. Jest pytanko, czy nagram... A potrafią film czytać? Żartuję, na pewno nie. Czy... Faktycznie wieczornej już brakuje, więc myślę, że taki film niedługo się pojawi. O, jak oglądanie i właśnie mam okazję oglądać jeszcze przedpremierowy teledysk do piosenki Dobry Mood, który wy już mogliście zobaczyć na YouTubie. Co? Dajcie znać w komentarzu, jak wam się podoba. Mam dobry mood, nie przestaję go czuć, gdy wdycham tym do płuc, bujam się do tych nóg. Mega mocny jest ten teledysk, najlepsze jest to... Cyce na obrazku, to jest sztuka, sztukę można pokazywać. Czego ty nie rozumiesz? I właśnie o to mi chodzi. Sztuka może być cyce, bo to jest sztuka. I mi o to chodzi, żeby w życiu znaleźć tą granicę pomiędzy sztuką a gołymi cycami. Jak będę wiedział, jak pokazywać sztukę na streamie, to się zacznie prawdziwy content niedługo. I będziecie oglądali rzeczy, które będą sztuką. Bardzo dawno temu, później jeszcze sobie dogrywaliśmy jakieś sceny jakiś czas temu, chyba w tym miesiącu jeszcze. No i teraz już widzimy ten finalny efekt i ja jestem naprawdę... Poza tym i tak to są tam jakieś farba i tak dalej. Wybieramy się razem z ekipą do Energylandii, jak wiecie, my mamy tam swoją kolejkę ekipową, także idziemy wszyscy się przejechać, przetestować i też troszeczkę się zintegrować z innymi ludźmi. Będzie ognicho, będzie grillek. Będzie fajnie. Lecimy na western. Wyglądam trochę jak na western? Mam nadzieję, że tak. Także ja się pakuję. No na... Trochę wykorzystałam właśnie to, że widziałem taki western, co tak ubrani byli. Na różne litery z alfabetu, ale... czyli różne czynności. Ta sztuka jeszcze nie może być pokazana. Więc wykorzystuję te niestety. Pakowanie. Elegancko. Jak wiecie, jesteśmy w trasie i podjeżdżamy pod restaurację. Restaurację na literkę R i będę też rozdawać jedzenie z restauracji pod złotymi łukami. Co byś chciał, żebym ci rozdała? McDonald's. McDonald's. Restauracja. Deluxe. Dobrze, będzie w zestawie, czy sama Sandra? A w zestawie z kolą zero i frytkami. To będzie średnio powiększone? Powiększony. Okej, mamy prowiant. Ale żarcia. Chłopie, ja nie mam czapki, nie mam majtek, nie mam drugich butów melanżowych. Ej, no komu rozdałaś jedzenie? Tylko dla siebie kupili, skam. Kochani, jest już inny dzień, a ja dokończam swój challenge. I teraz czas na kolejną literę, czyli literę S. Frizowi, a. Więc czas sobie troszeczkę poskakać na skakach. Najpierw sprawdzę. O kurde, jak skacze. Potem komplikacje. W klapkach. Czyli krzyżowo. S jak słoni, znaczy... Wiesz, jakie to męczące? Dobrze idzie. Spróbuj. Kochani, to oznacza tylko jedno, że będę tworzyć TikToka. Stwierdziłam, że nagram TikToka do piosenki Sen, czyli do jednej z moich ulubionych nutek na płycie ekipy, którą śpiewamy razem z Karolem. Chciałam nagrać, żeby to był TikTok, który nagram razem z Karolem. Ale urządzenie do TikToku. Chciałam, żeby on mnie całował albo coś, ale miałam taki pomysł, żeby nagrać, że to jest faktycznie sen i tam wstawić jeszcze takie fajne wydarzenia z naszego życia. Jeżeli chcecie, żebym Rukaszu, bardzo to fajny to pomysł. W górę, albo piszcie w komentarzach pod tym filmem, to o taki nagram. To ona śpiewa? I pewnie to ma z 2 miliony wyświetleń, ten TikTok. I co ty piszesz na czacie? Uspokój się. Bo ty piszesz cringe, a ona robi takie siano, chłopie, że ty byś też zrobił cringe dla tego siana. I ja też bym zrobił cringe dla tego siana. To jest problem. Ale jak na razie nie robimy takiego siana i nie mamy tego co wersa, więc możemy ją wyśmiewać w sumie. Więc wszystko się dodaje idealnie, tak czy nie? No fajnie, ja się bardzo cieszę. W ogóle mega się cieszę, jak ludzie nagrywają TikToki do tych nutek, bo ja wtedy sobie to wszystko mogę otworzyć i sobie to wszystko poprzeglądać. Ja chyba nagram jeszcze raz, bo teraz się czułam trochę zestresowana. TikTok gotowy, nagrany, jak wy to oglądacie, to zaraz, link z Donate'a. Kochani, przyjechałam na myjnię, no i czas umyć to brudać na auto. Ostatnio było dużo deszczu, a najlepsze jest to, że zawsze, kiedy ja umyję auto, to na drugi dzień pada. To już jest po prostu jakieś przekleństwo. Dajcie znać, czy wy również tak macie. Wystarczy się nie myć, czy tam auta. Autko umyte, ale się świeci.
akurat jak stoimy w koreczku, to W jak włączenie płyty ekipy. Bo właśnie ona najlepsza jest włączyć koreczki. Proszę bardzo. Nie, no to jest tak naciągane, że to jest luj. Boże. Dajcie znać. Ty, ale no to jest tak naciągane, że to jest luj. Nie mogę. Mega wam dziękuję za tak pozytywny odbiór mojej krótki. A nie, to nie koniec. Moje życie film, kiedy znowu tu spotykam się z nim. Nawet kiedy brak sił, chcę nadrobić parę straconych chwil. Kilka liter pominęło? Mega miło. Uwielbiam artystę tej piosenki, bo to była jedna z pierwszych nagranych piosenek właśnie w studiu do naszej płyty ekipowej. Okej, podjechaliśmy pod Biedrę. Z. Ołci. Zakupki. Bardzo w Biedronce, to pewnie dymy były. Ty, myślicie, że wynajęli całą Biedronkę, żeby Warsów nie zaczepiali? Mimo tego, że były zakupy na Z, to też zaproszę was na Z, ponieważ zapraszam was na ciąg dalszy tego filmu, a będzie to relacja z sesji zdjęciowej do nowej kolekcji. To koniec? WRS, czyli do nowej kolekcji Warsów Store i mam nadzieję, że wam teraz się reklama. To luj. Jak wyglądała taka sesja, to zobaczcie sami. Odbywa się sesja, najważniejsza sesja w tym roku, przynajmniej dla mnie, bo będzie to sesja do nowej kolekcji Verso Store. A to kto jest? Co za żarcie? Jak się mam dostać? Ty, za darmo dają? Prawie gotowe, zaraz się idę ogarniać i malować, ale najpierw... Zaciekawiło mnie to. Nie? Czemu? Jak to się nie jest? Rzeczywiście pije herbatę, tak jak mówiła. Nie kłamała, chociaż w tym. Zajebista, no. A ty, jadasz coś? Nie. Ada. Ale zjem. Rudy, jadłeś? Nie, ale jadę. Ja jadę śniadanie w domu, serio. Każdy ma być w każdym ciągu? Nie, w każdym. Tylko. To ona jest reżyserem chyba reklamy swojej. Się będzie czuła dobrze. To zaplanowali. Nice. Tyle, ile to możliwe. A nie, ona też występuje. O kurwa. Dobra, już się oglądamy tej reklamy, bo wystarczy. Ciekawy dzień spędzony z Warsów. Teraz czuję się tak, jakbym wyszedł na dwór. Już się muszę wychodzić na dwór przez miesiąc. Fajnie. No i znowu można bez jakby tego głosu z tyłu głowy, który mówi: marnujesz życie, śmieciu, wyjdź do ludzi, wyjdź na dwór. Teraz już znowu miesiąc bez tego głosu. Znowu sumienie uciszone. HUSARIA!